Czy wiesz, że ponad połowa wszystkich znanych gatunków roślin i zwierząt zadomowiła się w lesie deszczowym? Mimo to te dżungle stanowią tylko 6% całkowitej powierzchni Ziemi. Niemniej jednak rozmiary tych samowystarczalnych ekosystemów są po prostu gigantyczne. Gdybyśmy wyobrazili sobie amazońskie lasy deszczowe jako kraj, byłby to 9. co do wielkości naród na naszym globie. Co więcej, lokalizacja w Ameryce Południowej obejmuje niesamowity obszar o powierzchni 6 milionów kilometrów kwadratowych, który obejmuje 9 różnych krajów. Gęsta dżungla w dorzeczu Amazonki ma największą bioróżnorodność ze wszystkich lasów deszczowych na Ziemi. W żadnym innym lesie tropikalnym nie spotykamy tylu różnych stworzeń, co tutaj. Choć naukowcom udało się już w przeszłości odkryć niezliczone gatunki zwierząt i roślin w amazońskim lesie deszczowym, nieprzenikniony gąszcz wciąż kryje niezliczone, nierozwiązane tajemnice. Dziś chcielibyśmy odpowiedzieć na ekscytujące pytanie, co kryje się w niezbadanych regionach amazońskiej dżungli. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk i włączyć powiadomienia, aby obejrzeć więcej naszych filmów. Jestem pewien, że miejsce pierwsze z naszej listy Cię zachwyci. Izolowane plemiona. Ponad 6400 km. Tak daleko potężna Amazonka wije się przez kontynent południowoamerykański, jednocześnie przekraczając granice 8 różnych krajów. W ciągu jednej sekundy wprawia się tutaj w ruch 206 tysięcy metrów sześciennych wody. Ze względu na ten zapierający dech w piersiach przepływ wody, Amazonka została nazwana rzeką z największą ilością wody na naszej planecie. Amazonka ma w ujściu około 70 razy więcej wody niż Ren. Powszechnie wiadomo, że brzegi tej gigantycznej płynącej wody zdobi głównie nieprzenikniony las deszczowy, w którym żyje wiele różnych roślin i zwierząt. Aby zobrazować niesamowite rozmiary dżungli, pamiętajmy, że rozmiarami przekracza ona połączone obszary Niemiec, Francji i Hiszpanii. Kiedy myślisz o gigantycznym lądzie, jest mało prawdopodobne, że przychodzi Ci na myśl las Amazonii. Jednak las deszczowy zajmuje niesamowitą powierzchnię, którą trudno sobie wyobrazić. Następnym razem, gdy pomyślisz o niektórych z największych krajów położonych w najbardziej wysuniętej na południe części świata, możesz równie dobrze dorzucić do tego las deszczowy Amazonii. Chociaż nie jest to kraj, z pewnością równie dobrze może nim być. Jednak szczegółowe poznanie tego fascynującego regionu w naturalny sposób wiąże się z pewnymi trudnościami. W związku z tym eksploracja z powietrza nie daje odkrywczego obrazu. Gęsta dżungla i niezliczone wierzchołki drzew ukrywają widok pól poniżej, jakby były cenną tajemnicą. Ale bezpośrednie badania nad lasem deszczowym również stanowiły niezrównane wyzwanie. Ekstremalne warunki klimatyczne i niebezpieczne dzikie zwierzęta to tylko dwa z wielu czynników, które utrudniają takie przedsięwzięcie. Oczekuje się, że najbardziej ekscytującymi tajemnicami, które do dziś drzemią w sercu dżungli, są te rdzennych plemion, które praktycznie nigdy nie miały kontaktu ze współczesną cywilizacją. W związku z tym poszczególne grupy etniczne nie wiedzą nic o rozwoju na półkulach miejskich. Z drugiej strony oznacza to również, że jesteśmy tak samo ignorantami w odniesieniu do ich stylu życia, jak oni w odniesieniu do naszego. To dziwna koncepcja, ale do przemyślenia. W naszych umysłach te plemiona są postrzegane jako obcy lub ludzie, o których czas zapomniał. Jednak te plemiona myślą o nas w ten sam sposób. Chociaż niekoniecznie postrzegamy je jako zagrożenie, oni widzą nas tak, jakbyśmy widzieli okrutnego lwa w dżungli, przerażającego i potencjalnie niebezpiecznego. Plemiona te za wszelką cenę unikają kontaktu ze współczesną cywilizacją i w większości czują się tak, jakbyśmy byli bezwzględnymi drapieżnikami. Z powierzchnią ponad 85 tysięcy km kwadratowych Vale do Javari jest jednym z największych terytoriów tubylczych w Brazylii. Odpowiedni obszar w amazońskiej dżungli jest nie tylko jednym z najbardziej imponujących, ale także jednym z najmniej zbadanych obszarów ogromnej dżungli. Aktualne szacunki sugerują, że w Vale do Javari żyje około 3000 rdzennych mieszkańców. Choć wiele lokalnych plemion spotkało już ludzi z cywilizacji,
W Valle do Javari nadal istnieją pewne grupy etniczne, które faktycznie żyją w całkowitej izolacji. Odpowiednie grupy rozwijają się całkowicie niezależnie od osiągnięć i wynalazków cywilizacji miejskich. Aby chronić życie rdzennej ludności przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi, rząd brazylijski objął odpowiednie terytoria ścisłą ochroną. A to dlatego, że kontakt między mieszkańcami dżungli a ludźmi świata zewnętrznego może mieć katastrofalne skutki dla rdzennych plemion. Należą do nich potencjalne patogeny, które jeśli zostaną wprowadzone, wywołałyby niszczycielskie epidemie w grupach etnicznych. Niektóre choroby, takie jak różyczka lub odra, które można łatwo leczyć na obszarach miejskich, spowodowałyby niezliczoną liczbę zgonów w odległych osadach w dżungli. Z tego powodu władze lokalne zabroniły kontaktów z tymi plemionami. Przez lata garstka ludzi próbowała nawiązać kontakt z tymi grupami, jednak za każdym razem dochodziło do katastrofalnych konsekwencji, albo dla plemienia, albo dla osoby, która ich odwiedziła. Z tego powodu lepiej za wszelką cenę trzymać się z dala od tych ludzi. El Dorado. W materiale o największych tajemnicach amazońskiego lasu deszczowego nie można oczywiście pominąć jednej mistycznej legendy – historii El Dorado. Według legendy Amazonia to cenna kopalnia złota, w której w dużych ilościach można znaleźć cenne metale szlachetne. Kolumbijska legenda mówi, że El Dorado znajduje się gdzieś na północy Ameryki Południowej. Kłopot z takimi legendami polega na tym, że były przekazywane przez wiele pokoleń. Bardzo niewiele z tych legend ma jakąkolwiek uzasadnioną historię, co oznacza, że nie wiemy, czy są prawdziwe, czy nie. A jeśli są, nie wiemy, które fragmenty tej historii mogły zostać upiększone dla rozrywki. To bardzo utrudnia naukowcom ustalenie lokalizacji mistycznych, zakopanych skarbów, takich jak ten. W związku z tym często mamy zbyt wiele odmiennych teorii, aby rzeczywiście dotrzeć do prawdy. I jeszcze interesująca myśl, jeśli rdzenni mieszkańcy, którzy mieszkali tu wiele lat temu, wiedzieli o kopalni złota zakopanej w amazońskim lesie deszczowym, dlaczego nie zebrali dla siebie korzyści z tego odkrycia? W czasach, gdy złoto i inne metale szlachetne były cenniejsze niż kiedykolwiek, zrozumiałe jest, że ktokolwiek odkrył to miejsce dawno temu, powinien był je zatrzymać i żądać bogactwa dla siebie. Gdy europejscy odkrywcy dowiedzieli się o tym uświęconym tradycją micie, przeprowadzili liczne ekspedycje w niezbadane regiony kontynentu. Nadzieja na odkrycie raju ziemskiego nie została jednak uwieńczona sukcesem, mimo wielowiekowych poszukiwań. Choć niektórzy ludzie nadal są głęboko przekonani, że ziemia złota, o której mówi się, że daje jej odkrywcom bogactwo przez całe życie, jest w rzeczywistości ukryta w amazońskiej dżungli, inni uważają, że jest to tylko fikcyjny mit, za którym nie kryje się prawda. Tajemnicze ruiny. Nie mniej fascynujące niż odizolowane grupy etniczne, które ukrywają się w amazońskim lesie deszczowym, są tajemnicze starożytne artefakty, które już tam odkryto. Jednak nie każda ruina świątyni odkryta w dżungli pomaga lepiej zrozumieć sposób życia starożytnych wysokich kultur. Niektórzy ludzie postrzegają tajemnicze przedmioty wydobyte z ziemi w dorzeczu Amazonki jako dowód na to, że cywilizacje, które żyły tu wieki temu, były w regularnym kontakcie z istotami nadprzyrodzonymi, być może kosmitami z innej planety lub bogami z innego królestwa egzystencji. Rewelacyjne odkrycie, które niektórzy archeolodzy odnotowali na południowym zachodzie amazońskiego lasu deszczowego w 2018 roku, pokazuje nam po raz kolejny, jak mało tak naprawdę wiemy o wielkich tajemnicach dżungli. Badacze szczegółowo natknęli się na pozostałości aż 81 nieznanych wcześniej osad. Można tylko przypuszczać, że poszczególne oddziały były kiedyś spójnym państwem. Eksperymenci przypuszczają, że wiekowe miejsca zamieszkiwane były między XIII a XIV wiekiem. Całkowita populacja w szczytowym okresie mogła wynosić nawet milion mieszkańców. To naprawdę imponująca liczba. Przepiękne budowle ozdobione licznymi kamiennymi dekoracjami świadczą o niezwykłym kunszcie, jakim dysponowali ci nieznani ludzie. Na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile ruin w nieprzebytym gąszczu amazońskiej dżungli wciąż czeka na odkrycie.
Istnieje jednak szansa, że dziesiątki innych cywilizacji są po prostu zakopane pod powierzchnią, często Amazonki, czekając na odkrycie pewnego dnia w odległej przyszłości. Nieznane gatunki zwierząt i roślin. Sekrety amazońskiego lasu deszczowego nie ograniczają się do ludzkiego świata. W rzeczywistości wciąż istnieje niezliczona ilość gatunków zwierząt i roślin, które do tej pory skutecznie ukrywano przed wzrokiem współczesnych badaczy. Jednak kilka lat temu eksperci z Amazonii dokonali gigantycznego i rewelacyjnego znaleziska. W niezbadanej dotąd części dżungli naukowcy odkryli prawie 400 nowych gatunków roślin i zwierząt. Aby zidentyfikować poszczególne gatunki, naukowcy przeprowadzili 2-letnie badania w dżungli. Eksperci średnio co drugi dzień natykali się na nieodkryty wcześniej gatunek. U podstaw tych wspaniałych odkryć znalazło się 216 gatunków roślin, 93 ryby, 32 płazy, 20 ssaków, 19 gadów i 1 gatunek ptaków, których współczesny świat nigdy wcześniej nie widział. Jednak te zapierające dech w piersiach odkrycia to tylko maleńki fragment tego, co może jeszcze zostać odkryte w przyszłości. Większość ekspertów faktycznie zakłada, że ponad 80% wszystkich lądowych gatunków roślin i zwierząt nie zostało jeszcze odkrytych. Choć fascynacja nagranymi znaleziskami jest z początku ogromna, to jednak przyćmiewa je smutna kropla goryczy. Bo chociaż dopiero co ujawniliśmy istnienie tych cennych gatunków, wkrótce mogą one zostać nagle zgładzone. Dzieje się tak dlatego, że wiele zwierząt i roślin znajduje się w części amazońskiego lasu deszczowego, który wkrótce może paść ofiarą wpływu człowieka. Ze względu na gwałtowne zmiany i zmniejszenie wielkości siedlisk tych zwierząt, wiele z niedawno odkrytych gatunków może być zagrożonych wyginięciem. Ponadto wylesienie odgrywa również ważną rolę w wyginięciu wielu z tych roślin i zwierząt. Ponieważ ludzie mają coraz większe zapotrzebowanie na drewno i ziemię, duże obszary lasów deszczowych Amazonii są niszczone i wykorzystywane jako zasoby. Może to stanowić ogromne zagrożenie dla żyjących tam zwierząt i roślin, co oznacza, że większość z tych stworzeń może wkrótce zostać zgładzona. Geoglify. Pozostałości imponujących osad to nie jedyne ślady, jakie pozostawili potomni dawni mieszkańcy amazońskiej puszczy. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat w dorzeczu Amazonki odkryto ponad 20 prehistorycznych geoglifów. Mówiąc dokładniej, są to fascynujące wzory, które kiedyś zostały wykopane w ziemi. Odpowiednie linie dają dużą różnorodność obrazów. Choć geoglify znalezione w regionie Amazonii przedstawiają głównie struktury geometryczne, takie jak kwadraty lub koła, słynne na całym świecie linie Nazca w Peru czasami przedstawiają również zwierzęta. Akwaforty, które pozostawały ukryte przez nieokreśloną liczbę lat, zostały w końcu odnalezione, gdy ekipy budowlane wykonywały prace porządkowe. Prowadzi to do wniosku, że gigantyczne, wciąż zarośnięte części dżungli kryją również setki tych imponujących konstrukcji. Do dziś żaden ekspert nie może powiedzieć z absolutną pewnością, jakiemu celowi służyły te wymyślne obrazy. Niewykluczone, że wkopane w ziemię konstrukcje służyły niegdyś jako miejsca spotkań, w których ludzie odprawiali święte rytuały. Ale także teza, że były one związane z badaniami astronomicznymi, dyskutowana jest w szeregach ekspertów. Niektórzy uważają nawet, że geoglify były tymi legendarnymi miejscami, w których rdzenni mieszkańcy stykali się z pozaziemską inteligencją. Wydaje się bardzo interesujące, że za każdym razem, gdy odkryte zostaną takie miejsca, badacze twierdzą, że były one używane w ceremoniach, rytuałach lub potencjalnie jako groby. Najczęściej po prostu nie mamy pojęcia, do czego takie miejsca mogły być wykorzystywane. Wszystko, co mamy w tej chwili, to domysły, chociaż jest bardzo mało dowodów na to, że te miejsca były wykorzystywane do jakiegokolwiek rytuału. Odkryte dotychczas geoglify amazońskiego lasu deszczowego rozciągają się na odległość 250 km. Najprawdopodobniej powstały między III a XIII wiekiem. Szczególnie zastanawiający wydaje się fakt, że takie obrazy Ziemi zostały już znalezione w kilku innych częściach naszego świata. Podobne linie istnieją m.in. w Ameryce Północnej i Kazachstanie. Teraz Twoja kolej. Co myślisz o wielkich tajemnicach niezbadanych obszarów dżungli?
Jakie zapierające dech w piersiach rzeczy, twoim zdaniem, wciąż kryją się w amazońskim lesie deszczowym? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się dzisiejszy film, daj łapkę w górę i subskrybuj i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.